Byłem poza domem i to mnie pewnie uratowało. I jak już dowiedziałem się, co robią, aresztują, to ukryłem się u znajomych. Na szczęście miałem takie możliwości, właśnie te towarzyskie relacje z lat 70. bardzo się wtedy przydawały. I już pierwszego dnia, 13 grudnia wieczorem, udało nam się ściągnąć do tego mieszkania, gdzie się ukrywałem. Bardzo delikatnie i subtelnie. Kilkanaście osób z terenu Gliwic, niewyaresztowanych, co do których ze względu na wcześniejsze powiązania towarzyskie, a nawet z okresu szkolnego, bo ja miałem na przykład bardzo bliskiego znajomego w Gliwicach, w którym chodziłem razem do szkoły w Chorzowie. Takich ludzi się zna, nawet jak się z nimi nie kontaktowało potem przez wiele lat. I te kilkanaście osób zastanawiało się, co robić dalej. A ja w tym mieszkaniu ukrywałem się przez kilka tygodni.